Witam we Flight Gear. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie pewien specjalny tutaj samolot, który jest też domyślnie dostępny we Flight Gear, a nazywa się on Flight Gear Video Assistant, czyli można powiedzieć taki asystent do nagrywania wideo. Można powiedzieć, że jest to podobny pojazd jak to UFO, bo ten video tak asystent też jest czymś w rodzaju UFO, tylko też jeszcze bardziej niewidocznym, bo tutaj przynajmniej z widoku z zewnątrz widzimy ten talerz UFO, a tutaj mamy całkiem niewidoczny pojazd, ale lata się nim podobnie jak z UFO, z tym, że on ma jeszcze tutaj specjalne opcje do robienia pewnych ujęć wideo. Jeżeli chodzi o samo UFO, to ja to już pokazywałem nawet chyba w pierwszym odcinku, tam już wybierałem UFO, żeby wzbić się w kosmos i zobaczyć tutaj Ziemię z kosmosu. Więc samego UFO nie będę pokazywał, ale tak na marginesie UFO tutaj służy bardziej do tego, żeby sobie szybko latać po całej scenerii i tutaj bezkolizyjnie, tutaj problematycznie, tak z pominięciem wszelkiej tam sił praw fizyki, po prostu sobie latać i przemieszczać się szybko w świecie symulatora. Na tego asystenta wideo jeszcze nie pokazywałem i zobaczymy sobie, jak to działa. Więc wybieramy sobie ten samolot. Jeżeli chodzi o lokalizację, niech będzie Warszawa i zobaczmy to sobie. Wybrałem też wersję 2018-3.6, jako że obecnie jest to wersja nazywana stabilną. Mam nadzieję, że ten video asystent będzie tutaj no, lepiej działał niż w wersji preview, tej najnowszej 2020. No bo tam czasami coś nie zawsze mi chce działać tak jak oczekuję tego, ale zobaczymy. No i jesteśmy na lotnisku w Warszawie, tu się jeszcze wszystko doczytuje powoli. Mamy troszkę pogodę burzową. No i pierwsze co widzimy to, że raz, że nie mamy kokpitu, ale tak samo było w UFO. Możemy zawsze włączyć sobie klawiszem H Head Up Display, czyli HUDA. No i mamy tutaj też jakieś parametry lotu wtedy wyświetlone. Gdybyśmy się gdzieś pogubili, w którą stronę jesteśmy skierowani nawet, to możemy zawsze to sobie włączyć i się troszkę odnaleźć. No ale co też widzimy, mamy tutaj na dole dodatkowy pasek z pewnymi opcjami, które sobie też zaraz omówimy. Ale też ważne jest to zrozumienie jakby zasady działania tego pojazdu Video Assistant. Weźmy sobie tutaj View Options. Bo tutaj zobaczymy sobie, jakie są widoki dostępne w tym, no, dajmy na to samolocie, albo będę to nazywał UFO, w tym UFO. Tutaj mamy jedną dodatkową opcję widoku, jest to Cam View, czyli widok z kamery. No i właśnie w tej chwili jesteśmy w widoku z kamery, domyślnie tak się tutaj uruchamiamy w tym UFO, w tym Video Assistant, że to też świadczy o tym, że mamy tą belkę tutaj na dole. Inne widoki tej belki po prostu nie mają, jeżeli teraz damy klawisz V, żeby zmienić widok. No jesteśmy teraz w cockpit view, no i to jest ten widok helicopter view, czyli zewnętrzny widok. I jak tutaj widzimy, o, gdzieś tu stoi nasze UFO, którego nie widać. Jest to po prostu taki latadło niewidzialne. No i dalej mamy chase view i tak dalej, kolejne widoki. No aż w końcu wracamy do cam view, widok z kamery. No i widok z kamery właśnie służy do tego, żeby robić ujęcia i mamy tu też specjalne opcje dostępne. No i teraz zobaczmy sobie tą belkę, o co tutaj chodzi. Tutaj mamy dwa przyciski, które nam odfiltrowują samoloty. Chodzi o to, że tak, tu możemy sobie też otworzyć to okienko, żeby wybrać sobie samolot. Chodzi o to, że przeważnie używamy tego po to, żeby śledzić pewien samolot. No i po prostu robić ujęcia z tym samolotem związane, jak tam on przelatuje, czy jak nas mija, czy jak my go mijamy i tak dalej. I mamy do wyboru tutaj samoloty sztucznej inteligencji, to jest ten pierwszy checkbox. No, właśnie to jest tak, trochę dziwnie się to zachowuje, zacząłem tylko klikać ten checkbox i wzniosłem się w górę. Tak, widzimy teraz, że wyłączyłem checkbox sztucznej inteligencji i widzimy, że wszystkie samoloty nam znikły z listy. To oznacza, że po prostu wszystkie samoloty, jakie tutaj mam, to są samoloty sterowane przez sztuczną inteligencję. Oczywiście, żeby w ogóle też mieć tu jakiekolwiek samoloty, musimy tą sztuczną inteligencję tutaj sobie włączyć. Jeżeli ja to wyłączę, powinno też to wszystko zniknąć. Tak, i znikło nam wszystko. Tak, więc musimy tu też mieć to włączone, jeżeli oczywiście chcemy śledzić jakiś obiekt, tutaj jakiś samolot.
związany ze sztuczną inteligencją. I kolejny checkbox to jest MP od Multiplier, czyli tutaj możemy śledzić samoloty no Multiplier, tak, czyli sterowane przez innych graczy. Niestety tutaj no jest troszkę taka niedoskonałość, że jeżeli gracz ma jakiś samolot, tak się domyślam, że tak jest, że jeżeli ma jakiś samolot, który my nie mamy zainstalowany lokalnie na naszym komputerze, to po prostu zobaczymy taką, no, taką imitację samolotu, taką bryłę kanciastą, która udaje samolot. Więc te ujęcia będą no, dosyć słabe wtedy, myślę. No i oczywiście też musimy się połączyć tutaj, jeżeli chcemy jakikolwiek samolot tutaj z Multiplier mieć na liście. Ja w tej chwili będę miał tą listę pustą, jeżeli wyłączę AI, tak żeby mi pokazywało tylko graczy Multiplier, to lista jest pusta, no bo jestem niepołączony z żadnym serwerem. Not connected. Tutaj powinniśmy mieć serwer do wyboru. Czemu nie chce mi tu się nic pokazać? No okej, z jakichś względów nie chce tu mi wskoczyć żaden serwer. Moglibyśmy coś spisać, napisać. No ale powinno być tutaj coś dostępne, ewentualnie w launcherze możemy się też ustawić do jakiegoś serwera wcześniej i tutaj już będziemy połączeni. No ale dobrze, ja i tak będę śledził może raczej bardziej te samoloty AI, jako że tutaj będziemy widzieli lepiej bryłę samolotu niż jakiś tam kanciasty obiekt imitujący samolot, gdybyśmy trafili na gracza, który używa samolotu, którego nie mamy zainstalowanego u nas. No i tak mamy tutaj tą listę samolotów, tu mamy obecnie wybrany samolot, jego nazwa lot 309. To jest ten pierwszy samolot na liście. Możemy go też tu sobie wybrać, czy też inny samolot. Tak jak widzimy, że tu się zmienia. No tu w ogóle doczytały się kolejne. No i żeby przejść do tego samolotu, możemy kliknąć go tu. No i to jest któryś z tych samolotów stojących tutaj wszystkie na kupie. Możemy też przełączać się między samolotami, oczywiście tymi strzałkami. Tak, tu wybieramy sobie kolejne samoloty. Tu jest jakiś lecący samolot. No i tu widzimy, że coś jest nie tak, dajemy jeszcze go tu, żeby go może złapać. O, tak, i jest, złapaliśmy go. Z tym, że oddala nam się, ale ja zaraz też powiem, jak go złapać, jak go przybliżyć. Oczywiście dajemy teraz manetkę bardziej do przodu, żeby on nam nie uciekał, ale to też zależy od opcji speed, jakiej tu użyjemy. Teraz nie widzimy nic, co tu jest napisane, może dajmy tutaj environment i czas, może dajmy świt. Niech te chmury będą ciemniejsze, o właśnie tak, o to mi chodziło. No teraz widzimy przynajmniej, co tu jest podpisane na tej belce, no tutaj też niedopracowane to jest może trochę. No i teraz jak dałem tu sobie go to i wszystkie te opcje mam włączone, to mój pojazd UFO śledzi po prostu ten obiekt, który sobie wybraliśmy, czyli ten samolot. Śledzi, to znaczy leci bezpośrednio za nim i leci na tej samej wysokości, dlatego też, że mamy zaznaczony tutaj Alt. Ale tak, to śledzenie to właśnie włącza ta opcja Chase, tutaj tym checkboxem. I jeżeli ją mamy włączoną, tą opcję, to po prostu samolot, znaczy nasze UFO leci bezpośrednio za tym obiektem, a jeżeli zaczniemy nawet ruszać joystickiem czy wolantem, to widzimy, że opcja Chase się wyłączyła, ale my zmieniliśmy trochę nasze położenie, tak, względem śledzonego samolotu. No i teraz na przykład możemy sobie zrobić takie ujęcie. Oczywiście można też spacją wyłączyć belkę, F10 wyłączamy też tutaj menu górne i widzimy tutaj, no jeszcze FPS-y mógłbym wyłączyć. No i widzimy sobie, że na przykład robimy takie ujęcie. Możemy też tutaj ciągiem sobie sterować i no i dać, że on odlatuje, albo że ten samolot tak my mijamy i on zostaje w tyle. Tutaj trzeba troszkę właśnie wprawy, żeby tutaj ładnie tym wszystkim operować. Możemy też klawiszem X robić sobie zooma oczywiście i też oddalić widok Shift X, a Ctrl X resetuje zooma. Ale dobrze, wróćmy do naszych opcji, tak? Mamy tę opcję Chase, teraz jest wyłączona i możemy właśnie tutaj sobie wykręcać, ustawiać się w innej pozycji po prostu, nie dokładnie za samolotem, a klikając tą opcję nasze UFO, coś chyba się zmieniło, dajmy go tu jeszcze,
Okej, nie wiem dlaczego też tak się dzieje, ale możliwe, że tamten samolot po prostu został wyłączony już przez sztuczną inteligencję i on po prostu znikł nam. I teraz mamy ustawiony inny samolot. Dobrze, on sobie stoi, więc wybierzmy coś innego, co lata. Tutaj mamy chyba coś, co lata. O, jest, dobra. Kolejna opcja to jest focus. Focus oznacza, jeżeli jest zaznaczony, że kamera ciągle ma patrzeć na śledzony samolot. Czyli ja odbiję troszkę w lewo teraz. Tak, i widzimy, że kamera ciągle mi się obraca teraz w lewo i patrzy na ten samolot. No, troszkę za bardzo odbiłem w lewo i się oddalamy. A jeżeli wyłączę focus, to dostaję teraz możliwość obracania kamery tak, jak ja chcę. O, widzimy, że teraz o, tak, kamera nie podąża za obiektem, po prostu ustawiamy kamerę jak chcemy, a jak damy fokus, to przywracamy sobie patrzenie na śledzony obiekt. No ale teraz nie możemy też ruszać kamerą. Ja próbuję ruszać, ale tak coś tam drga, ale po prostu tak algorytm chce przywrócić tutaj patrzenie na samolot, który śledzę. Dobrze, wróćmy z Chase'em, żeby go tutaj dobrze śledzić. Kolejna opcja to jest Alt, czyli utrzymywanie wysokości. Jeżeli Alt jest włączony, no to nasze UFO leci na tej samej wysokości co śledzony samolot. Wystarczy ruszyć teraz joystickiem czy volantem góra-dół, żeby wyłączyć tą opcję i móc na przykład o, lecieć wyżej niż śledzony samolot. Albo dajemy w dół i tak jesteśmy poniżej śledzonego samolotu. Tutaj fokus stara się trzymać tak samolot zawsze w widoku. Jest włączony. A może jednak damy w ten sposób, żeby widzieć bardziej te napisy. Ok. No i na przykład zostawię tak sobie teraz. I opcja Speed. Tutaj działa to tak, jak rozkminiłem. Może się mylę jeszcze, ale tak to na razie mi się wydaje, że tak to działa, że jeżeli opcja Speed jest włączona i jeżeli ja mam przepustnicę na 50%, to ja lecę dokładnie tak samo, z taką samą prędkością, jak śledzony samolot. Jeżeli ja chcę teraz samolot wyprzedzić, albo na razie go zostawmy z tyłu, znaczy chcemy, żeby on leciał szybciej niż my, no to ja daję teraz przepustnicę w dół, czyli bardziej zmniejszam moją prędkość lotu, no i widzimy, że samolot leci bardziej tak do przodu, czyli oddala się nam. O. Jeżeli ustawię znowu 50%, to znowuż lecimy z taką samą prędkością, czyli po prostu oddalił mi się, ale teraz go tak lecimy mniej więcej z tą samą prędkością. A jeżeli ja zwiększę ciąg więcej niż 50%, to odpowiednio ja go teraz tak wyprzedzę. No i został wyprzedzony. Chociaż coś tu się teraz niedobrego dzieje. Chyba Chase. O, coś tu się. No, są tutaj bugi, tak? Ale ten Chase powinien mi się wydaje wyłączyć. Tak samo chyba Focus, przynajmniej tak mi się działo wcześniej. Wypróbujmy to jeszcze raz. Albo może wyłączę Focus. Ok, mijamy samolot. No, Chase zwariuje. Dobra, Chase zwariował znowu. Zobaczymy, co się stanie. O, on jest tutaj teraz. No, jest to trochę zabagowane niestety, ale o, mamy na przykład takie ujęcie, możemy robić. Żeby zwolnić i pozwolić, żeby on sobie poleciał. Albo możemy przepustnicą przyspieszyć i on, teraz my go mijamy. Może nam gdzieś uciec, o, daleko, teraz sobie zwolnię i on nam po prostu przeleci przez ekran. O, tam aż sobie leci. Dobra. No i tak możemy się tutaj troszkę bawić z tymi opcjami. No jeżeli wyłączę speed, zobaczmy co się stanie. Okej, gdzieś mnie rozłączyło. Dobrze, mamy inny samolot. On stoi na ziemi. Tamten samolot chyba znowu mi gdzieś uciekł. Zobaczmy sobie ten. Okej. Dajmy go tu. Dobrze, teraz mam 50% przepustnicy, odłączę speed. O, i teraz moja przepustnica jakby pracuje w ogóle niezależnie, tak, względem prędkości tego samolotu, po prostu o, teraz odcięłem przepustnicę całkiem na zero w idle, no i samolot sobie odleciał, a ja stoję w miejscu po prostu, tak, ja się nie poruszam, widać to po terenie.
No i żeby go dogonić, to po prostu dajemy na przykład przepustnicę. Teraz mam pełny ciąg. I go doganiamy i go mijamy. O. I fokus. Teraz nam fajnie chase zadziałał, że chase się wyłączył, a fokus nam trzyma, że widzimy samolot. Teraz od przodu. Jeżeli ja teraz wyłączę fokus i zatrzymam się w ogóle, to no po prostu pozwolimy, żeby ten samolot sobie tak przeleciał. No i na przykład takie ujęcie można było zrobić. I śledzimy go dalej. No i tak działa ta opcja. Tutaj właśnie jeszcze pamiętajmy, że możemy tutaj spacją właśnie sobie wyłączyć tą belkę, żeby ona nam się na przykład nie nagrała przy nagrywaniu wideo. No i kolejna sprawa, jeżeli przełączymy się na inny widok, dam V, tak, to ja po prostu teraz mam cockpit view. Ja teraz po prostu mogę normalnie latać, tak jakbym był tutaj ustawiony normalnie. Jakbym sobie normalnie latał tym UFO pojazdem, a nie kamerą. I tam też można pewnie z tego skorzystać i robić jakieś ujęcia. No do takich ujęć dobrze by też było mieć ściągnięte jednak sporo terenu, bo jak widzicie, tutaj gdzieś latam, gdzie nie mam ściągniętego całego terenu i mamy takie brzydkie krawędzie tego terenu, a nie po horyzont. No i widzimy, ten samolot gdzieś mi tam odleciał, możemy go na przykład przychwycić teraz. Możemy wrócić teraz do Ctrl V, do Camera View. O. O, i chase mi się. Dobrze, dajmy chase, już nie działa. Działa. No dobrze, no jak mówię, wymaga to trochę wprawy, trzeba to trochę poćwiczyć z tym, zwłaszcza z tym ustawianiem się względem samolotów, czy tam na przykład zmiana swojego położenia tutaj jest ważna, żeby tu odpowiednio się ustawić. I można się bawić w nagrywanie. Także to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć Wam i do następnego tutaj lotu albo poradnika.